Sesję Rady Powiatu zdominował pytaniami opozycyjny radny Dariusz Popławski. Co pan może powiedzieć rodzinom i osobom, które oczekują na taki pobyt? Dlaczego pan postępuje z osobami, dlaczego tak pan postępuje z osobami, które wymagają pomocy, które oczekują na miejsce w domu pomocy społecznej? To nie jest hipokryzja, panie starosta. Hipokryzja ma swoje granice, dlatego że jeśli chodzi o pracownicę wyzywaną, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że z jednej strony była rozmowa na temat przekazania wszystkich ulic do miasta i zrobienie wspólnej inwestycji, jeśli chodzi o wózce budowlane i przekazanie wszystkich ulic do miasta. Okazało się, że miasto wystąpiło o tylko 3 ulice i przekazaliśmy już. Natomiast zresztą się wycofało, twierdząc, że musi być uporządkowany stan prawny. A tutaj mamy taką sytuację, otóż z jednej strony tego nie było oryginalnie w rozmowach porozumienia. Nie było porozumienia, że się na tym pustne. A z drugiej strony, właśnie dzięki miastu, my nie możemy uporządkować stanu prawnego, na przykład przy Policji Wojsko-Polskiego. W związku z tym ja tak do końca nie wiem, o co miastu chodzi. Nie ręce, bo po prostu nie mam siły do takich komentarzy, bo to jest po prostu poniżej mojej to wszystko jest w każdej temacie można rozmawiać. Jeśli podnosimy temat warsztatu terapii zajęciowej, to stają się co panie Darku, panie radny Popławski. Może tak spojrzymy na mapę, bo mam u mnie w gabinecie leży mapa tej drogi i możemy spojrzeć na mapę i wtedy się przekonamy, o co chodzi, bo ja powiem szczerze, ja już wiem, o co chodzi. I jak pan mi podnosi warsztat terapii zajęciowej, to ja, jeśli chodzi o warsztat terapii zajęciowej, to ja zadbam o to, żeby tam budować, bo tam brakuje 20-30 metrów, tak? No i właśnie, panie starosto, gdyby pan chociaż wspomniał, że pierwszym etapem będzie budowa 30 metrów, to by było dobrze. Szanowny panie radny, gdyby pan chciał zapoznać się albo z budżetem powiatu i zobaczył, że tam, jeżeli jest taka pozycja wydatki, to po oświacie i wychowaniu pomoc społeczna to jest 15% wydatków powiatu, więc takie pytanie z fałszywą tezą, że powiat jest przeciwko osobom niepełnosprawnym lub starszym, jest po prostu nieprawdziwe, jest fałszywe. Z tego, co ja się orientuję, to komunalnik przenosi się na budowlaną, więc jest teren do zagospodarowania, jeśli chodzi o budowę ośrodka dla osób starszych, domu pomocy społecznej. Natomiast w powiecie funkcjonuje DPS i pan mówi, że osoby starsze czekają na miejsca w DPS-ie, to jest nieprawda, ponieważ są 3 wolne miejsca na dzień dzisiejszy w naszym DPS-ie i nie ma żadnych kolejek. Więc no, radziłbym panu, żeby pan sprawdzał te informacje i te pytania, które pan formułuje, żeby były prawdziwe. Po serii pytań pełniące obowiązki dyrektora Kętrzyńskiego Szpitala Jerzy Godlewski przedstawił informacje na temat bieżącej sytuacji placówki. Mówił głównie o finansach, bieżących postępowaniach przetargowych oraz o dalszym poszukiwaniu lekarzy specjalistów. Oddziały szpitalne na bieżąco wykonują świadczenia medyczne zgodnie z kontraktami, za wyjątkiem oczywiście oddziału ortopedii, który od miesiąca wykonuje tylko procedury ratujące życie, mając głównie operacje narządów ruchu. Pozostałe komórki medyczne i administracyjne również pracują w sposób prawidłowy. Atmosfera wśród załogi w mojej ocenie jest dobra. Wysoka Rado, Szpital Kętrzyński od kilku miesięcy bieżącego roku realizuje niespotykany od wielu lat bardzo duży zakres rzeczowy i wartościowy inwestycji ze środków powiatu kętrzyńskiego. Są to takie inwestycje. Po pierwsze, remont dachu na budynkach szpitala, który dobiega końca. Budynek główny został już wykonany, trwają prace wykończeniowe na budynkach towarzyszących, tych niskich. Wartość remontu 430 736 zł i 5 groszy. Po drugie, zakup sprzętu medycznego dla szpitala z dotacji powiatu kętrzyńskiego na wartość 295 179 zł. Zakupy dokonywane są etapami ze względów logistycznych.
zakończenie dostaw planowane jest na 27 października. Oczywiście tego października. Pan starosta obiecał jeszcze w bieżącym roku dodatkowe zakupy sprzętu. Wykaz dodatkowego sprzętu medycznego został już sporządzony na wartość 280, około 286 tysięcy złotych. Wszczęta została przez starostwo procedura przetargu na zakup łóżek na dwa oddziały szpitalne. To jest na oddział ginekologiczno-położniczy i oddział wewnętrzny. Na kwotę 303 tysiące i 600 zł. To są łóżka, szafki i materace. Przy tej okazji będą zakupione również 3 łóżka dodatkowo na oddział. W trakcie przygotowywana jest specyfikacja przetargowa na wymianę starych okien i parapetów w budynku szpitalnym. Tutaj też wartość tej inwestycji wynosi około 250 tysięcy złotych. Z uwagi na brak w szpitalu specjalisty do spraw zamówień publicznych, pan starosta oddelegował do szpitala na okres do 30 listopada bieżącego roku swojego pracownika do pomocy w zakresie przygotowywania przetargu. To są takie przetargi, które oczywiście powinny być dużo wcześniej wszczęte, no ale niestety fachowiec, który się tymi sprawami zajmował przedtem, no tego nie uczynił, nie zrobił. Teraz trzeba w szybkim tempie, przy pomocy oczywiście fachowców starostwa to robić. I to są takie przetargi. Zakup produktów farmaceutycznych i środków opatrunkowych i to jest największy i najważniejszy. Następnie przedstawiono raport na temat działalności placówek oświatowych w powiecie kętrzyńskim. Przewodniczący Rady Powiatu odczytał informację o złożonych oświadczeniach majątkowych. Radni podjęli także uchwały m.in. o przebudowie dróg powiatowych.